Siema! Słuchajcie, to co widzicie, to nie jest fake, już ruszą kamerą, to nie jest wklejony pet. Tak, mam huge pumpkin cata, słuchajcie, i to nie jest tak, że wypożyczony czy coś, to jest mój już kupiony huge pumpkin cat. I co najlepsze, słuchajcie, to zanim wam powiem, to słuchajcie, łapka, komentarzyk, subik, bo co każde 1000 łapek rozdajemy pety. Macie tutaj zwycięzców, gratuluję bardzo. I słuchajcie, bo teraz będzie opowiadanie historyjki życia. Napisał do mnie dzisiaj widz. To zanim wam pokażę, co tu się w ogóle odwala, bo to się odwala potężnie, to się odwala grubo, tu się odwala bardzo, bardzo, bardzo grubo. Słuchajcie, napisał do mnie widz, że ma huge pumpkin cata. Ja mówię, no na pewno, no już 10 chyba, albo 20 widz, który pisze i wysyła jakieś skrinki. I te skrinki były w średniej jakości, więc ja już na starcie przyjąłem, że na pewno jest to fejur. A okazało się, że nie jest to fejur. Okazało się tak, bo wysłałem mu linka do prywatnego mojego serwera i tam chwilę popisaliśmy. Ja widzę, ma tego huge pumpkin cata i mówię, no dobra, zwykły huge pumpkin cat. Fajnie jakby udało się go wytradować, chociaż tam za drogich rzeczy nie mam, chociaż tego, no niby miałem tego Chespimika, który jest z pierwszej aktualizacji i tak dalej. No już go nie mam, no jak się możecie domyślić. I tak dalej, miałem jakieś tam pety. I nagle okazuje się, że on mówi, chłopie, ja mam troszeczkę lepszego huge pumpkin cata. Ja mówię, jak lepszego, co ma? 10 tysięcy, nie wiem, jakiś tam boostów, coś tam? Nie, to jest jedyny zbugowany huge pumpkin cat. Ja mówię, co ty, chłopie, gadasz? I pokazuje mi tego huge pumpkin cata, który nie ma best friendów, ma damage i siłę 5, czajcie, ogarnijcie to. Ten huge pumpkin cat jest zbugowany. Jest zbugowany, jest jeszcze bardziej ekskluzyw niż podstawowy huge pumpkin cat. No po prostu łapy mi się trzęsą. I chłop był tak kochany, że mi go po prostu sprzedał, więc no naprawdę jest to kochane. Jakby, no łeb mi pęka po prostu z tego, że to się stało i że mam tego huge pumpkin cata. I to jeszcze taką wersję, która jest warta, no kurde, z 5 razy tyle, bo z tego, co chłop się dowiadywał od Big Gamesa, bo podesłał, że co się stało z tym petem, po prostu dostał odpowiedź, że no w sumie jesteś jedyny, który się z tym zgłosił i no zbugował ci się pet, więc masz bardziej ekskluzywnego, gratulujemy. No w sensie to no, nie jest tak samo mocny, bo nie ma tych best friendów, ale still, no kurde, zbugowany huge pumpkin cat, to jest, tak, możecie trafić huge pumpkin cata, możecie trafić golda, możecie trafić rainbow i na to jest szansa. A szansa na to, że jeszcze w trakcie otwierania wam się zbuguje, to ja nie mam pojęcia jaka jest. Ale no, słuchajcie, chłopu się zbugowało i ja go teraz mam i się jaram. Jak widzicie, straciłem wszystkie moje dobre pety, aktualnie mam same do dupy, nie licząc oczywiście króla złotego, czyli huge pumpkin cata. No kurde, nie mogę po prostu, nie mogę, jest ten huge pumpkin cat. Słuchajcie, tutaj wstawiam wam, bo nagrałem w trakcie trade'a tutaj tego, nagrałem jak po prostu tego peta kupuję, także możecie sobie zobaczyć to tutaj. No błagam cię, gościu, akceptuj to. Zobaczcie, jestem w trakcie, for real mój głos, siemano, jestem z rana i napisał do mnie widz, że ma zbugowaną wersję i naprawdę chłop ma zbugowanego huge pumpkin cata jako jedyny na świecie. I zaoferowałem mu wszystkie moje mityki i kurde moje najrzadsze pety, czyli tego Chespimika. No kurde, ale mnie boli dupa i 50 milionów gemów, błagam, akceptuj to, błagam. No błagam cię, chłopie, błagam cię, chłopie, błagam cię, chłopie. Zaakceptuj to, chcę mieć tego i ty jeszcze zbugowany chłop jest. Chłop jest zbugowany, jako jedyny ma zbugowaną wersję, gdzie nie ma best friendu. Yeah! Jest! Dobra, ja jestem zadowolony. O kurde, jedyny, słuchajcie, widz. Ej, straciłem wszystkie moje najlepsze pety. Ale jest huge pumpkin cat. I to jeszcze zbugowany. Ja pierdolę! Dobra, wiecie co? Tak kończąc, w sensie kończąc, raczej pokazując wam. Nie będę hamem, bo to jest pierwszy widz, który mnie nie oskamował, który naprawdę miał tego peta. Patrzcie na to. Dodam go do znajomych, niech ma chłopak. Słuchajcie,
No, łapy mi się trzęsą, że się udało w końcu kupić. 50 milionów gemów i te... Myślę, że to i tak było mało. A chłop kochany, także pozdrawiam cię, Karton. Jesteś gigakoksem i co? Lecimy dalej z odcinkiem. No i słuchajcie, przydałoby się zobaczyć, jak on słodko bije. Także zdejmę te dwa pozostałe pety, co tutaj jakieś mam. W ogóle muszę znowu zdobyć pety, także sobie pootwieramy też na pewno. O kurde, no nie mogę. No, przejdźmy na Halloween event. Halloween event, boże, steampunk chest. Zobaczmy, jak on tłucze, bo on normalnie ma damage. Zobaczcie, to jest huge pumpkin cat, który ma damage. On ma 40 milionów damage'a, słuchajcie. I normalnie, patrzcie, sam sobie tłucze i tak to wygląda. A jakby założyć jeszcze tego, no to będzie po prostu tłuk. Tak samo. Ja nie mogę, no słuchajcie, jest to jedyny taki zbugowany huge pumpkin cat. Czekajcie, czy on przypadkiem, jakby zdjąć tego peta, czy on tak, on bije. I on zdobywa nam pomalutku bardzo, ale zobaczcie, jak on słodko bije, no kurde. Jaki on jest piękniusi po prostu, ten huge pumpkin cat. To ja po prostu, nie wiem, no cieszę się strasznie, bo w końcu się udało. W końcu udało się go kupić. No i no, kurde, no mamy. No nie trafiłem jeszcze, bo będę otwierał oczywiście, nie bójcie się, będę otwierał, będę próbował trafić jakby swojego, ale no jakby już mam zbugowanego, słodziutkiego huge pumpkin cata. Dobra, zostaw tą skrzynkę, gościu. Już się uspokój, chodź, idź ze mną, bo jesteś piękny. Jesteś giga piękny. Tutaj jest widz, od którego kupiłem, on cały czas siedzi na serwerku, także pozdrawiamy bardzo. Kartonik, jesteś super, Karton. Słuchajcie, no musimy jeszcze spróbować sami trafić, także pójdziemy sobie na Halloween event. Chociaż już teraz nie ma dla mnie znaczenia cokolwiek płacić z tych skrzynek, nawet nie będę ich dużo otwierał. Bo w tym momencie dzień staje się lepszy, słuchajcie, dzień staje się lepszy, tak sobie troszeczkę pootwieram z tym. Stojąc już z tym, to ja już mogę otwierać, słuchajcie, i miliard takich skrzynek. Nie ma to znaczenia, bo ja już jestem tak zadowolony. Chociaż no z Vampire Batów ciężko być zadowolonym. I to oczywiste. Czemu nie usuwa mi? A, usunęło. Nie, czekajcie, co jest? A, znika, dobra, znika. Ojejku, naprawdę, to się tak dziwnie stało, że to się udało kupić, że no nie mam pojęcia, a jeszcze dziwnie się stało, że chłopu akurat wypadł zbugowany. I tak się z tego powodu cieszę. No jaram się strasznie, naprawdę, tak strasznie się jaram tym. No, Gul Horsik pierwszy. Bardzo miło, akurat gulchorsiki trzeba teraz zbierać, bo no już ich nie mam. Już ich nie mam, słuchajcie, już gulchorsików nie ma. Także trzeba zbierać. Myślę, że teraz będę miał Grim Reaperki po prostu założone. SSR Dark Tech, znaczy Dark Matter, przepraszam. Także no, coś tam będę musiał zrobić. Jakoś to tam wyjdzie, ale udało się kupić, słuchajcie. Udało się zdobyć Karton Bohater. Także no, bardzo, bardzo dziękuję. Co dalej trzeba będzie z tym zrobić? Nie wiem, mam nadzieję, że zostanie ze mną, bo tak gadałem, że selne coś tam, ale takiego zbugowanego szkoda mi selać, nie wiem, jak jakieś osoby typu Zomka albo, nie pamiętam, jak się chłop z zagranicy nazywa, jeżeli coś tam zaoferują, zobaczę, ale nie chciałbym go sprzedawać, chyba, że naprawdę jakaś gruba oferta by wleciała, taka gruba, że gruba oferta. Ale no kurde, nie wiem, no po prostu łeb mi pęka, że udało się go kupić. I mega się jaram, bo no chciałem zrobić w końcu prawdziwą miniaturkę z huge pumpkin catem i się udało, słuchajcie, udało się, w końcu go mam, prawdziwy zbugowany huge pumpkin cat, więc no kurde, jest grubo. No i Golden Gulhorst, także fajnie, bo odrabiamy troszeczkę tych myfikali, chociaż zajmie to pewnie wieki, żeby odrobić, żeby zdobyć, a jeszcze dłuższe wieki zajmie trafienie takiego huge pumpkin cata, bo no kurde, ciężko będzie go trafić, a chłop go tak o sobie trafił, także no propsy dla chłopa, naprawdę propsy. Bo udało mu się trafić, także no mi się raczej nie uda, no nie będę oszukiwał, że wątpię, że będę jedną ze 100 coś osób, bo to naprawdę bardzo mało osób ma tego huge pumpkin cata, jak na tyle osób co gra, ma go tylko 192 osoby, także no, troszeczkę rzadki jest, nie mogę w ogóle, jak mnie to bawi, że mam tego peta, no po prostu. Nie sądziłem, że się uda, co ja? W sensie, rozumiecie, bo mój punkt widzenia.
że po prostu bardzo mała była szansa, że ktoś mi go sprzeda, bo cały czas mnie kidy trollowały. Ja pozdrawiam te kidy, co wbijały na serwer i mówiły, a jednak nie mam, wiesz, wujek mi ukradł. Także no pozdrawiam, ale w końcu trafił się uczciwy karton. No i się udało kupić, także no cieszę się bardzo. Teraz sobie karton biega po serwerku i ty widzę tańczy na jaju. Chce mi dać jakby boosta do tego, żebym ja jeszcze trafił. Jak ja jeszcze trafię, to naprawdę, nie wiem, oszaleję chyba tutaj. No ale no raczej to się nie stanie, bo szansa na tego ekskluziwa to jest naprawdę 0, nie wiem, do miliarda można tak liczyć. Także no, beka mocno, bo się udało. Zdobyć. Już teraz otwieram, wiecie, tak na chileczku, bo to już nie musi polecieć. Tu już nic nie musi polecieć. Ja już jestem zadowolony, słuchajcie. Zadowolony. I szczęśliwy. Bardzo szczęśliwy, bo się udało. Kochani widzowie po prostu są i się udało kupić. Także kochać widzów, pamiętajcie, możecie napisać w komentarzu, będzie mi bardzo miło, jeżeli napiszecie, że kartonik jest super, to będzie mu na pewno milusio, bo sprzedał mi go, no, tanio, jak za takiego ekskluziwa totalnego. Także no, kochany jesteś karton, naprawdę, dziękuję ci pięknie. I wam dziękuję, bo mówiliście, kto jest, że ja nie dostanę. A niektórzy mówili, że trafię na pewno albo kupię. No i widzicie, się udało, kupiłem tego kata oczywiście za peciszki. Wymieniłem, bo nie kupiłem, tylko wymieniłem, co ja wymieniłem. Chociaż tam 50 milionów gemów dałem, ale co to jest 50 milionów gemów przy takim bydlaku? To słuchajcie, nie wiem, ale dobra, nawet nie wiem, po co ja to otwieram, po prostu otwórzmy sobie parę. Ostatnie jajo, słuchajcie, ostatnie jajo otwieramy. Ja sobie jeszcze ładnie stanę obok kartonika, bo tutaj kartonik widzę jest. No i mamy. No piękny jesteś tam z tyłu, słuchajcie. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, pamiętajcie, łapka, komentarzyk, subik, no i co, no i siemano!